Gdybym nie był piłkarzem, zostałbym. No, chciałbym zostać jakimś ekonomistą lub prawnikiem. Nikt mnie nie pokona w dyskusjach politycznych. Byłem z ciebie dumny, gdy odpaliłem w domu fajerwerkę z siostrą. Mój rytuał przed meczem, nie posiadam takiego. Po meczu lubię zjeść coś delikatnego. Stres motywuje, czy wręcz przeciwnie. Duży wręcz przeciwnie, ale taki lekki motywuje. Słowa trenera, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Raz trener do mnie powiedział, że pomimo choroby chce, żebym był na boisku. Swoją drugą połowę poznałem w gimnazjum. Największą tremę miałem, gdy przed pierwszym meczem w reprezentacji Polski U16. Popisowe danie, które bym przyrządził, nie potrafię gotować. Kiedy nikt nie patrzy, to mówię do siebie. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa. Sergio Ramos ciągle. Pierwszą piłkę dostałem pewnie od taty. Pierwsze korki to z takiej sieciówki Kanguro. Pierwszy raz na stadion trafiłem w Zamościu na Hetman Zamość. Na trening zaprowadził mnie. To poszliśmy w trójkę z Jarkiem i Maćkiem na trening Hetmana. Którą zasadę z czasu gry na podwórku przyniósłbym do dzisiejszego futbolu? Żadną. Mój pierwszy samochód to Mazda trójka. Pieniądze z pierwszego kontraktu dużą część wydałem na pierścionek dla mojej już obecnej małżonki. Pierwszy ochrzan od trenera był pewnie za jakieś głupie zagranie. Mój najlepszy mecz. Raz mi zdarzyło strzelić dwie bramki jako obrońcy, ale tak to pewnie mam nadzieję, że w przyszłości. Najlepszy piłkarz, z którym grałem, polski to Piotrek Zieliński, zagraniczny to Emre Can. Najlepszy piłkarz, któremu grałem, to Emre Can. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku. Kiedyś dostałem dwie kartki za dyskusję. Najdziwniejsza sytuacja na boisku. Kiedyś jak grałem w rezerwach którejś drużyny, to chyba krowa wbiegła na boisku, z tego co pamiętam. Najbardziej na świecie nie lubię takich niepotwierdzonych informacji, które są w internecie. Najlepszy film, jaki widziałem. Bardzo mi się ostatnio podobał Avengers Wojna bez granic. Książka, którą polecam, to Nowy wspaniały świat Huxleya i wszystkie Orwella. Piosenka, której słucham przed meczem, to ogólnie nie słucham muzyki. Za granicą kibicuję Realowi. Moja rada dla młodych piłkarzy, aby w życiu mieli również inne pasje. Piłka nożna kobiet, pierwsze skojarzenie to Górnik Łęczna i Konin. Tam chyba też dobrze grają w piłkę kobiecą. Dowcip w szatni, który zbawił mnie do łez. Było ich tyle, że ciężko wymienić. Jego opowieść mógłbym słuchać godzinami. Paweł Magdoń. FIFA czy PES? FIFA. Ronaldo czy Messi? Messi. Real czy Barcelona? Real. Mecz piłki kobiecej czy spotkanie Ligi Egzotycznej? Chyba spotkanie Ligi Egzotycznej. Kilka przegranych po 0-1 czy 1-0-10? Kilka przegranych po 0-1. Piwo z kierownikiem czy rakita z dyrektorem sportowym? Piwo z kierownikiem. Marzenia się spełniają czy marzenia się spełnia? Marzenia się spełnia. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie? Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. A na Lubelszczyźnie polecam zobaczyć, oczywiście Zamość. Poza górnikiem Łęczna kojarzy mi się z Bogdanką. Lubelski cebularz. Jadłem i nie lubię, czy to jednak nie dla mnie. Bardzo lubię, jak jestem nawet gdzieś w Warszawie, to zawsze szukam, aby zjeść. Ulubiona klubowa przyśpiewka. Górnik Łęczna, Górnik Łęczna, Górnik Łęczna dzisiaj gra.